pomarańczowy kot. Nagadliwy kot to ja. Gdy właściwie gada wciąż co dnia, to mój syn. Poza tym złotym jestem kotem. Kiedy słońce budzi nasz dom, rośnie ciągle mych rozmówców krąg. Mówię wam, choć to cud, wszystkie słowa znam. Gadu, gadu do obiadu, po obiedzie znów. Bawię się i ciągle chcę barasować od nowa wśród słów. Ciąga mnie jak kołka, tu zawrotny plan. Bo choć kokiem, jestem kokiem, lubię tak jak ludzie gadać ciąg. Lecz choć mówię cały czas, lubię też dobrze zjeść i zrobić skok. Wraz z rodziną wita was, dwujęzyczny i siedzę wasz kot. Przenosimy do Ameryki. Bardzo proszę, to dla ciebie. Och, no coś ty. Chyba ci się podoba. Z autografami naszych piłkarzy. Nie mogę jej przyjąć. Jest twoja. To twój największy skarb. Bierz wreszcie i nie gadaj. No, przecież wyjeżdżasz. Weź ją na pamiątkę. Co? Nie mów, że jeszcze nic nie wiesz. O czym ty mówisz? Twój tata ma być przeniesiony. Przeniesiony? Słyszałem od mojego ojca. Przecież wiesz, że pracują w tym samym zakładzie. Co? Naprawdę? Nikt mi nie powiedział ani słowa. Spoko, nie masz się czym martwić. Jedziesz do Ameryki. Co? Do Ameryki? Ściśle mówiąc, do San Francisco w USA. Jest tam dużo wielkich firm komputerowych. Podsłuchałem, jak tata rozmawiał o tym z moją mamą. Niemożliwe. Chcę, żebyś wziął na pamiątkę tę piłkę. Na dowód naszej przyjaźni. Trzymaj ją! Nie wiesz? Tata ma być przeniesiony. Dziwna sprawa, nic mi o tym nie mówił. Naprawdę, mamo? Tak. Bo nie wie, jak o tym powiedzieć. Nie jest dyplomatą. Boi się, że to będzie dla was za duży wstrząs. Nie chcę jechać do Ameryki. Nie chcę zmieniać szkoły. Przyznaj się, Tom. Nie o szkołę ci chodzi. Nie chcesz się rozstać z Kioko, co? Przestań, Mikan. Synku, myślę, że Mikan może mieć rację. Tata zamartwia się na pewno, jak zareagujemy na tę wiadomość. Nie chcę słyszeć o żadnej Ameryce, mamo. Nie jedźmy tam. Jak ty to sobie wyobrażasz? Ojciec musi jechać. A w ogóle, czy to gdzieś daleko? Bardzo! Mieszkamy tutaj, w Japonii. A tu jest Ameryka. Wcale nie tak daleko. Głup, Tasie, to jest szmat drogi. Wygląda, jakby było blisko. Jest tak daleko, że trzeba tam lecieć samolotem odrzutowym. Co? Samolotem? Mądrale, jeszcze wam się odechce tego latania. Przy kolacji tata ani słowem nie wspomniał o przeniesieniu. Musi mu być bardzo ciężko. Zaraz go podpytam. Winko rozwiąże mu język. Tatusio! O, a to co znowu? Mama ci pozwoliła? Lubisz domowe winko, przyznaj się. Nawet bardzo. A co tam słychać u ciebie w pracy, tatusiu? Pracy? To co zwykle, nic nowego. Pewnie myślą, żeby gdzieś cię przenieść, nie sądzisz? Być może. Tatusiu, gdyby cię gdzieś przenieśli, zabierzesz mnie? No tak. Kochanie, wiesz, że pojadę z tobą wszędzie, nawet na koniec świata. O, nie przesadzaj, moja droga.
Nie pozwolę ci jechać samemu. A jeżeli chodzi o twoje przeniesienie... Daj spokój. Nie mam dzisiaj czasu. Muszę sobie coś przemyśleć. Naprawdę się martwi tym przeniesieniem do Ameryki. Szkoda, że po prostu nie powie. Wszyscy chętnie zamieszkamy w Ameryce. Beze mnie nie chce jechać. Nie bądź takim samolubem, Tom. Tata musi tam jechać. No, ale... Dzień dobry. O, zrobiłaś tosty. Good morning. Co? Good morning, papa. Papa! Mikan, a co to znowu znaczy? Kochanie. Właśnie się uczymy. Znajomość angielskiego nigdy nie zaszkodzi. Tak, to prawda. Wolę pałeczki niż sztućce. Musisz się przyzwyczajać, prawda to, Iro? Właściwie dlaczego musi? W Ameryce nie brak japońskich potraw. No ale kto wejdzie między wrony, ten kracze jak i one. To prawda. Trzeba ćwiczyć, żeby potem nie mieć kłopotów. A... Na razie wystarczy. Mamo! Co tutaj jest napisane? Cat, czyli kot po angielsku. Cat, czyli ja. A to co znaczy? Orange cat, czyli Mikan pomarańczowy kot. Orange to pomarańcza. Język angielski jest bombowy. Orange, orange. Mikan, czuję, że będziesz mówił po angielsku tak samo dobrze jak po japońsku. Będę mówił po angielsku. Poznam angielski. Mamusiu, jak po angielsku jest szczęśliwy? Co mówisz? O co ci znowu chodzi, Mikan? Och, jesteście obaj tacy niedouczeni. Powiedziałem cześć po angielsku. Hello, hello! Jonathan, co jest? Dostałeś konwulsji? No, no. On wam powiedział dzień dobry. O, na pewno będzie dobry. Uczymy się angielskiego, bo jedziemy do Ameryki. Co? Naprawdę do Ameryki? Wiecie, gdzie leży Ameryka? Nie wiemy. No cóż, tata dostał przeniesienie i jedziemy wszyscy do Ameryki. Nie mówią tam po japońsku, więc uczymy się angielskiego. Lubisz eksperymenty, co, Mikan? Nie ma już Mikana pomarańczowego kota. Co? Od dziś mówcie na mnie Orange Cat. Orange Cat? Tak, po angielsku to Mikan. A Jonathan jest Small Apple. Co? Small... co? Small Apple, czyli jabłuszko. O. Nie łapię tego. Chociaż zamieszkamy w Ameryce, będziemy się z wami spotykać tak jak zawsze. Jet plane! Jet plane! Nie rozumiem, co on powiedział. Powiedział odrzutowiec. Takim wielkim odrzutowcem będziemy codziennie przylatywać z Ameryki do Japonii. Czy odrzutowiec jest podobny do samochodu? To samolot. Miau! Przywieziesz nam zawsze coś smacznego! Jasne, jakiś koci byw, strogonow. To chyba z polędwicy, prawda? Uwielbiam jeść! Mama mówi, że tam codziennie będziemy jadali ogromne bewsztyki! Miau! Jestem głodny! Nie chce ci się zmieniać szkoły. Nie masz wyjścia! Nie zostaniesz sam! Dzieci muszą być z rodzicami. No, ale... Domyślam się. Chodzi ci o Kyoko. Nie chcesz się rozstać z Kyoko, tak? Ja się nią zajmę, spokojna głowa. Nie ma wyjścia. Wiem, że się w niej podkochujesz, ale przecież będziesz daleko. Przestań. Hej, Tom. Naprawdę jedziesz do Ameryki? Kyoko... Powiedz jej wreszcie, i tak się przecież dowie. Wkrótce wszystko wyjdzie na jaw.
więc... Tom, to jest prawda? Ja jeszcze... Nie ma wątpliwości. Mój tata powiedział, pan Kusanagi przenosi się do Ameryki. Sam słyszałem. Ale masz fajnie! Po powrocie będziesz świetnie mówił po angielsku. Co z wami już dawno po dzwonku? Wracajcie na miejsca. Ale proszę pana, to wszystko przez Toma odchodzi z naszej szkoły. Co? Czy to prawda, Kusanagi? Dlaczego twoi rodzice nic mi o tym nie mówili? Tak, to prawda. Tom wyjeżdża do San Francisco. Do San Francisco? Jeszcze nic nam nie mówiłeś. Hello, good morning, good afternoon, good evening. This is a pen. This is a pen. A teraz będziemy powtarzać. This is a pen. To jest pióro. Mikan? This is a pen. Pen! Pen! No dobrze, dalej. Uważaj, Mikan. That is a picture. To znaczy, to jest obrazek. Cześć, Tom. Hello, how are you? Co? Mikan, co ty powiedziałeś? To było po angielsku. Zapytałem, jak się miewasz. Mikan błyskawicznie się uczy. Słuchaj, może też się z nami pouczysz trochę angielskiego, co? Nie, dzięki. Tom, czym się tak martwisz? Nie chcę jechać do żadnej Ameryki. Jeszcze się z tym nie pogodziłeś? Nie, chociaż wszyscy już wiedzą, że wyjeżdżam. Zrobili uroczyste pożegnanie. A jutro idę na pożegnalny piknik z Dawidem i Kyoko. To powód do radości. Ale jeśli wyjadę do Ameryki, stracę Kyoko. Nie, jeżeli zapewnisz sobie jej wzajemność. Świetny pomysł. Nie wiesz czasami jak? Będziesz miał okazję dowiedzieć się, co do ciebie czuję. Odważ się, powiedz, że ją kochasz. Co? Chyba żartujesz. Boisz się ośmieszyć? Co ci szkodzi? Przecież wyjeżdżasz. Im wcześniej wyznasz jej miłość, tym lepiej. Kiedy będziecie sami, nie zwlekaj, tylko mów. Mam jej powiedzieć? Wyznać, co do niej czuję? Jeszcze nie widziałem, żeby kot brał udział w pikniku. Tom, czy to nie dziwne? Ja go nie zapraszałem, sam za mną przyszedł. Mikan to wyjątkowy kot, jest bardzo cwany, prawda? Mikan też z wami jedzie, będę za nim tęskniła, bardzo go lubię. Czy wiecie, że amerykańskie koty miauczą zupełnie inaczej niż japońskie? Koty w Ameryce miauczą po angielsku. To chcę loda. Dobry pomysł. Kyoko, wolisz waniliowe, czekoladowe czy owocowe? O, jak on się spoufala z Kyoko, oparł nawet rękę na jej ramieniu bezczelny. Najbardziej lubię czekoladowe. A ja cytrynowe. Naprawdę takie kwaśne? No dalej! A ty jakie lubisz, Tom? Ja najbardziej lubię Kyoko. No coś ty! My mówimy o lodach! Jakie chcesz? O jakie chcę lody? Niech pomyślę. To znaczy ja najbardziej lubię czekoladowe, takie jak Kyoko. Znowu zmarnował szansę. Może ja pójdę kupić lody. Tylko ich nie pomógł po drodze. Niedobrze z nim. Nie obejdzie się bez mojej pomocy. Co ty robisz? Proszę bardzo. Dziękuję. O, Mikan, co ty masz w pyszczku? Tom! Hej, Tom! Zatrzymaj Mikana! O! Przepraszam cię za niego. Czasami mu odbija. Wcale się nie gniewam. Chodźmy szybciej, bo lody się roztopią. Kyoko, muszę ci coś powiedzieć. Słucham? Ja właśnie...
To znaczy ja nie chcę jechać do Ameryki, no i... Czy mogę jutro do ciebie przyjść? Nie będziesz się na mnie gniewał, powiedz. Co? Przyjdziesz do mnie do domu? No tak, to znaczy, jeśli chcesz, przyjdę. Jasne, bardzo, będę czekał. Bardzo mi miło to słyszeć. Hello, everybody! Mikan! Hi, Kiri! How are you? Nie popisuj się, Mikan. Jonathan mi mówił, że wybierasz się do Ameryki. Oh, yes! Myślałem, że jeszcze nie wiesz. Ciekawe, co tam zamierzasz robić? A co będzie ze mną i z Jonathanem, gdy ty wyjedziesz? Jonathan jedzie ze mną. Będziemy cię codziennie odwiedzać. Och, nie mogę słuchać, co on plecie. Mikan, Ameryka jest daleko stąd. Będziemy latać samolotem. Mikan, stąd do Ameryki jest tak daleko, jak do Australii. Do Australii? Do tej Australii, gdzie pracuje twój pan? Aha. Ojej, to znaczy, że nie będę mógł tu... Co dzień przychodzić. Zrób tak tylko jeszcze raz! Puszczaj! Dawaj mi to natychmiast! Nie, już nie mogę! Kochanie, zupełnie nie rozumiem, co cię tak bawi. Chyba już najwyższy czas poważnie porozmawiać. Zaraz, kochanie, zaczekaj, to się za chwilę skończy. Już dawno tak się nie uśmiałem. Nie chcesz z nami jechać? Bardzo chcę, ale nie mogę. Dlaczego tak się cieszyłeś z tego wyjazdu? Nie wiedziałem, że Ameryka jest aż tak daleko. Jak to? Mówiłem ci. Kiri nie może zostać sama. Jeżeli ty nie jedziesz, to ja też nie. A zresztą od samego początku nie chciałem jechać. Ty musisz to. Zostaniemy tu obaj. Poradzimy sobie jakoś razem we dwóch. O nie, to niemożliwe. Mama i tata nie zgodzą się na to. Dziecko musi być pod opieką swoich rodziców. Proszę bardzo, Kyoko. Nie wstydź się, częstuj się tym, co lubisz. Dzięki, z przyjemnością. Chciałabym ofiarować to panu na pamiątkę. Ale... Słyszałam od Toma, że dostał pan przeniesienie. Dziękuję, że pomagał mi pan zawsze w odrabianiu lekcji. Och, dziękujemy bardzo. Musiało cię to dużo kosztować. Szczęściesz z ciebie. Zaraz, ale o co chodzi? Co to za przeniesienie? No jak to? Twoje przeniesienie, tato. Nie denerwuj się, już o wszystkim wiemy. Ale chyba wróci pan po kilku latach, prawda? Nigdzie nie wyjeżdżam, Kyoko. Skąd wiecie, że mnie gdzieś przeniesiono? Od Dawida. Słyszał, jak jego ojciec mówił o tym mamie. Więc to od niego wyszło. Ten facet zawsze wszystko pokręci. Kiedy kupiłeś ten nowy słownik języka angielskiego, byłam przekonana, że... A, o tym mówisz. Bardzo mi się przydał. Rozwiązuje angielskie krzyżówki. To znaczy, że to wszystko nieprawda? Nie wiem, co teraz powiedzieć sąsiadom. Dostałam od nich pożegnalne prezenty. Ale heca, muszę to jakoś odkręcić. Słuchaj, coś ci powiem. Słucham. Zawsze szczerze podziwiałam twojego tatę, Tom. Co? Kogo? Tatę? Ona chyba żartuje. On jest taki uprzejmy, taki miły dla twojej mamy. Kogoś takiego chciałabym poślubić, jak będę dorosła. Och, Kyoko. To dobrze, że nie dostał przeniesienia. Cieszę się. A swoją drogą, ciekawe, jaki ty będziesz w przyszłości. Ja? Chciałabym, żebyś był taki jak twój tata.
Może się teraz wytłumaczysz? Wygląda na to, że się pomyliłem. Oddaj mi moją piłkę. Jeszcze czego? To moja piłka. Oddaj! Z tym przeniesieniem taty to była plotka. Ludzie powinni się dobrze zastanowić, zanim rozpaplają coś takiego. W rzeczywistości nadal będę mieszkał tutaj, gdzie poznałem Toma. Razem z Tomem, mamą, tatą, z Kiri i Jonatanem. Będziemy żyli długo i szczęśliwie. Ten świat sprzed lat znów mi się śnił. Stary dom, gdzie Tom zwali mnie. Siostra ma i mój brat, dziadek co dobry był. Mój dom rodzinny, co znikł we mgle. Dobrze mi, ciepło mi, czasem tylko wracam w snach do tych dni, dawnych dni i dziecinnych, słodkich lat. Mam swój kąt, bliski krąg, żyję miło i bez trosk, lecz we śnie wzywa mnie dziadka głos. Ten świat sprzed lat śnił mi się znów, jakiś znak bym chciał dziś mu dać. Bliskim swym w domu tym przesłać chcę parę słów. Dziadku mój, nie musisz się o mnie bać.